dzień się budzi w kolorze słońca, tak jak w piosence. Można się trochę dogrzać. A jeżeli chodzi o dogrzanie, to palić wszystkim, prócz opon. O, jakiś autostopowicz. Witaj, Czarek. Widzę, że zubobrany jesteś. Prawidłowo, prawidłowo. Chris, na długo. Ale odkąd Chris przyjął czwartą dawkę rekomendowaną, jemu ciągle zimno jest. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ale przyjmiesz. A jak, Czaruś. Tak patrzę się i przyglądam i to już jest trzeci przystanek, gdzie leżą koce. I to leżą koce z muflonów. Proszę zobaczyć. Koce z muflonów. Węgla nie ma, koksu nie będzie, drewna nie będzie. Także Jaruś, wszędzie na każdym przystanku są takie koce. Tylko będzie zimno, się okryje. I ja to rozumiem i ja to pochwalam. Mówią, że tak źle w Polsce. Nie jest, Krzysiu, źle. Nie. No, no zobacz, koce, wszystko jest zadbane, jest po prostu... Po imprezie można się sprzedać. Tak, a jak? I to jest porządny koc, ty. Bardzo gruby, owczy z muflonów koc. Dobra, jedziemy. I dzisiaj robimy tradycyjnie 100 plus. Jaki plus, to nie wiem, to się zawsze okaże. I wjeżdżamy do Brześcia Kujawskiego. Tam nigdy nie byłem. Nie wiem, jakie to miasteczko jest, ale sprawdzimy. I tam zawrócimy i... Wrócimy na Toruń. Jej widać z północy piękne obłoczki jesienne nadchodzą. Oczywiście w skąpanym słońcu. Taki piękny slalom, taki mini wąwozik z podjazdem. Nie wiem, ile pozostało jeszcze do Brześcia Kujawskiego, a jest 70 km już, ale 90% mamy takich dróg, jak teraz widać. Proste jak strzała, lekko wygięte, znowu prosto, gładziutko, bez samochodów. 74 km, ale Brześcia Kujawskiego jeszcze nie widać, ale za to widać piękne drogi, asfalty, można powiedzieć dziewicze. Chris jest zadowolony, że może jechać za mną. Nie wiem, co to jest, jakaś gorzelnia, browar, mleczarnia, nie wiem. I po 82 km i wysuszonym gardle, pustym bidonie,
Jesteśmy w Brześciu Kujawskim. Na początku pytam się do pułkownika, ile jest do Brześcia? A, 45. A, w porządku. 45, a mamy 82, prawie 83 kilometry. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, także wszystko nam tu rekompensuje, jakaś ładna budowla. To pewnie jakiś urząd, Rada Miejska, czyli sprawy urzędowe, gdzie nas tu Czarek prowadzi. No i podszedłem w Brześciu Kujawskim. Gość ma na sprzedanie armatę. Telefon jest podany. Jeżeli ktoś jest zainteresowany armatą skierowaną na wschód, kierunek dobry, można ją kupić, można, o, tak ona wygląda. I w Brześciu Kujawskim kościółek, bardzo fajnie wybudowany, zrobiony. No i tak to miasteczko tu wygląda. No i to jest cały rynek. W Brześciu. A tu mamy katedrę. To jest z tamtej strony, co filmowałem od ulicy. Tak to wygląda. Tak przynajmniej nas poinformowali tu z tego miasteczka. I mamy pomnik Władysława Łokietka, króla naszego Polski. Jesteśmy u Grubego Benka. O, fakt, że Gruby Benek wschód już nie jest gruby po wschód. Ale wzięliśmy sobie pizzę i kolę. No i po tych 85 km będziemy wrócić na Toruń, z tym, że już będzie taki wiatr czołowy, czołowy będzie. No. Za chwilę będzie szła pizza, ale chciałem tu w chwili wolnego czasu wypowiedzieć, proszę zobaczyć, rowery. Rowery w środku lokalu, u Grubego Benka, gdzie w innych miastach nawet nie pozwolą oprzeć o szybę, o ścianę, bo mówią, bo porysuje pan jakiś tego, porysuje rowerem. Nie wolno, wyganiają nas rowerami. Proszę zobaczyć, Brześć Kujawski. Jeżeli to do Grubego Benka przyjdźcie, on was z rowerami wpuści. Na pewno. Prawda? Oczywiście. Gruby Benek potwierdził, chociaż on taki gruby nie jest. On nie jest. On był gruby, schud i dzięki rowerowi, bo też jeździ. Zależy.